musisz sobie wziąć. I tutaj zawrócimy na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Problem polega na tym, że ten słupek, wokół którego będziemy zawracali, on nie stoi symetrycznie na skrzyżowaniu, tylko jest troszeczkę przesunięty w lewo. Tutaj trzeba przepuszczać, ponieważ jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości, więc wszystkie skrzyżowania równorzędne. Trzeba wrzucić sobie dwójeczkę, popatrzeć, czy nikogo, kierunkowskaz lewy, jedziemy na ten kosz. Jeszcze zatrzymać się i pełny skręt. Zatrzymać się pełny skręt prawie w miejscu i teraz powinno nam się udać. Oj, widzimy, teraz nie udało się. Dlaczego? Ano bo ktoś stanął na skrzyżowaniu. Musimy wycofać i jedziemy. Jeżeli na skrzyżowaniu będzie stał jakiś pojazd, to egzaminator nie będzie nam kazał tutaj zawracać. Jedziemy. Już stop i jedziemy w lewo. Tylko żeby nie strącić tego pachołka po lewej. I wypuścić go to troszeczkę. O, i dołamać.